doszło do dramatycznego wypadku. Córka Sławomira Świeżyńskiego błaga o pomoc. Córka Sławomira Świeżyńskiego z Bayerful zaapelowała o pomoc. W sieci ruszyła zbiórka na pogorzelców, którzy stracili dobytek życia. Potrzebujemy waszego wsparcia. Sławomir Świeżyński to lider Bayerful i jeden z najpopularniejszych wokalistów disco polo. W ostatnim czasie o piosenkarzu głośno było głównie za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi na temat zarobków i narzekań na wysokość emerytury. Przy okazji rozgłos zdobywa także córka Sławomira Świeżyńskiego, Nikola Dudkiewicz, która występuje z ojcem w Bayerful. Wokalistka właśnie poinformowała w social mediach o tragicznym zdarzeniu. Potrzebna jest pilnie pomoc finansowa. Córka Sławomira Świeżyńskiego z Bayerful. Zdążyli spędzić pierwszą Wielkanoc i wyprawić dwóm synom komunię. Tydzień później dom stanął w płomieniach. Jak dowiadujemy się z opisu zbiórki, budynek nie był ubezpieczony. Dopiero w styczniu został oddany do użytku, wcześniej można go było ubezpieczyć tylko jako dom w budowie. Edyta z Marcinem planowali ubezpieczyć swój dom. Jednak pożar ich wyprzedził. W styczniu urodził się im najmłodszy synek, a w kolejnych tygodniach okazało się, że dwulatek Felix musi mieć pilną operację serca, która została przeprowadzona w szpitalu w Łodzi. Sprawy domu zeszły na dalszy plan. Po prostu za dużo się działo. Nikola Dudkiewicz przekazała wiadomość o zbiórce i poprosiła ludzi dobrej woli o wsparcie. Wielu z nas stara się pomóc jak może. Jednak potrzebujemy waszego wsparcia. Założona została zbiórka na odbudowę spełnionego i niestety straconego marzenia. Każda złotówka jest jak złoto. Damy radę. Napisała córka Sławomira Świeżyńskiego. Internauci od razu ruszyli z pomocą. Do tej pory udało się zebrać już ponad 40% potrzebnej kwoty.